Siema, tutaj Kozak, kanał Koza Sport. Jakieś 3 dni temu zapytałem się was, czy chcielibyście zobaczyć film na temat glitchów obecnych w FIFA 16, tych, o których jest naprawdę głośno w obecnym czasie. No i powiedzieliście, że tak. Złapałem drobną obsuwę czasową, jeśli chodzi o ten materiał, dlatego że jak pisałem na moim fanpage'u, fatalnie się czułem ostatnio, a ten film wymaga ode mnie precyzji, no i dokładności w tłumaczeniu, żeby wszystko było dla was jak najbardziej jasne. Tak więc mam nadzieję, że tak będzie i że ten materiał będzie dla was przydatny. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo nie dość, że to docenia moją pracę, której troszkę musiałem włożyć, żeby się dowiedzieć tego wszystkiego, to także zwiększa zasięg tego filmu, a myślę, że to jest dosyć pożądana rzecz przy tego rodzaju materiale. W dodatku, teraz na waszych ekranach pokazują się linki do 3 materiałów, na których ja zbierałem informacje, tak więc nawet jeśli nie chcecie oglądać ich w całości, to wejdźcie tam, chociaż zostawcie łapkę w górę, żeby docenić pracę tamtych twórców. No i w przypadku tego mniejszego kanału możecie też zasubskrybować, myślę, że temu twórcy będzie bardzo miło, no bo u Nepenteza nasza siła raczej nie będzie widoczna, u niego, u tego mniejszego twórcy, myślę, że to jest fajna sprawa, tak więc zapraszam was do tego, ponieważ ten film jest takim zbiorem informacji z tamtych filmów, jest takim polskim tłumaczeniem tego, z czego stamtąd się dowiedziałem, więc jak gdyby możecie zobaczyć tamte filmy, możecie zobaczyć mój film, więc jak gdyby o to chodzi, że dzięki nim ja wiem to, co chcę wam powiedzieć, a będę mówił na temat fitness glitch i chemistry glitch. Zaczynamy od tego pierwszego, czyli fitness glitchu, jednak do obydwu tych błędów w grze potrzebne nam jest jedno pojęcie, day one card, no i nie day one card. Na czym polega day one card? Jest to karta, która weszła do FIFA, która była w FIFA podczas wejścia jej na początku, day one. Jednak wejście kart, pamiętajcie, że FIFA nie, jak gdyby ten dzień wejścia nie jest równoznaczny z momentem, kiedy wy kupujecie FIFA w sklepie, czy też z momentem oficjalnej premiery. FIFA weszła dużo wcześniej, pamiętajcie, że był early access dla Xboxowców, ale już wcześniej ta gra była dostępna, więc jak gdyby to jest dużo wcześniej niż oficjalna data premiery. Jednak najprościej jak to sprawdzić, oczywiście na Footheadzie, day one card to są karty z bazową pozycją zawodnika, no i oczywiście najniższym overallem, czyli na przykład day one card będzie karta Cristiano Ronaldo 93, chyba taki jest jego bazowy overall, tak mi się wydaje, na lewym skrzydle. Jego zmiana pozycji, która ma taki sam overall, ale pozycję napastnik, nie jest kartą day one, o czym warto pamiętać, jest to bardzo istotne, tak więc day one card na przykład w tym składzie, day one card to będzie chociażby karta Baby, chociażby karta Joe Harta przed upgrade'em, czyli 83, chociażby karta Dijkmajera, czy na przykład karta Alexisa Sancheza, czy też przed upgrade'owany Aubameyang. Day one kartą nie jest Goretzka, ponieważ ten jest po upgrade'zie, i tak samo nie jest Smalling, ponieważ ten jest po upgrade'zie. Tak więc to już nie są karty day one i je te glitche obowiązują, bo na czym polega fitness glitch, no to już wam tłumaczę. Na waszym ekranie, przepraszam, że tutaj się odwracam, no ale ja też muszę widzieć, co wyglądacie. Na waszym ekranie widzicie mój skład, który jest zbudowany beznadziejnie, ale specjalnie zbudowany jest pod ten test, ponieważ zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. To co ważne, mamy tutaj jedną kartę upgrade'owaną, mamy tutaj jednego totsa, no i mamy dwie karty day one. Wszystkie mają inne kondycje, żeby jak najlepiej pokazać wam, jak to wszystko działa. Lorenzo Insigne na lewym napadzie ma 55 kondycji, Castro ma 58 i to są karty nie day one, ponieważ Insigne jest po upgrade'zie, a Castro jest kartą TOC. Jak widzicie, dalej mieliśmy po lewo Dramę, czy Diamę, tak się nazywa ten zawodnik, no i po prawo na obronie Maicona. Oni kondycje mają zużyte i to są karty day one, co jest bardzo ważne. Jak widzicie, nie wykonuję tutaj żadnego cięcia, jedyne co, to przyspieszyłem troszeczkę ten fragment, żebyście się nie zanudzili czekając. No i mamy przeciwnika, skład bardzo ładny, Chelsea z delikatną domieszką innych zawodników z BPL, bo kogo tutaj dał? Kompanego i Mangala. Ale no i musimy poczekać, żeby to wszystko się zrobiło, bo nie chciałem tutaj robić żadnych cięć, żeby wszystko było jak najbardziej legit. Nie miałbym tutaj jak gdyby żadnego celu, żeby was oszukać, ale żeby ten test był jak najbardziej wiarygodny, to chcę wam to wszystko pokazać, jak to było. Tak więc widzicie, już rozpoczyna nam się mecz, mamy tablice początkowe, był to mecz pojedynczy online, bo nie chciałem tutaj tracić zbyt wiele w sezonach ani w pucharach na koncie od zera do chwały. No i rozpoczynamy, piłka wędruje do Lorenzo Insigne. Jak pamiętacie, Włoch miał poniżej 60 kondycji, tu kondycja to 99. Dalej podajemy piłkę do Maicona. Ten jako karta day one ma kondycję odpowiadającej temu, co widzieliśmy na początku. Podajemy do Dramę. Ten ma kondycję odpowiadającą temu, co widzieliśmy w składzie, czyli tam około 70 paru. Potem przekazujemy piłkę przez środek pola. Sansone miał 99 przed meczem, to jest nieważne. Castro, który tam kondycji miał z 55, po wejściu do meczu kondycji ma 99. Tak więc wniosek jest prosty. Ci zawodnicy
nie potrzebują kart fitness, nie potrzebują odpoczynku. Nieważne, czy on będzie miał 10 kondycji przed meczem, 2 kondycji przed meczem, kiedy rozpoczniemy spotkanie, jak widzicie, karty te mają 99 kondycji, nie są w ogóle zmęczone, a karty day one mają normalną kondycję, tak jak powinno być. Jak widzicie, spotkanie zakończyłem, swoją drogą udało mi się wygrać ten mecz jakimś cudem, tym składem, więc tutaj tak samo nie ma cień, bo chciałem wam pokazać tylko, że normalnie te karty straciły kondycję, więc teoretycznie po tych spotkaniach Insigne i Castro powinni mieć ledwo powyżej 50 kondycji, tak więc wracamy tutaj do menu gry. No i tak też będzie, będą miały ledwo powyżej 50 kondycji. Jednak w kolejnym meczu ci goście będą znowu mieli 99 kondycji. Tak więc możliwe jest teraz w FIFA zbudowanie składu, który zupełnie nie będzie się męczył. Znaczy inaczej, oczywiście, że tym zawodnikom odpowiednio spada... Przepraszam, tym zawodnikom odpowiednio spada zgranie, znaczy spada kondycja podczas trwania spotkania. To nie jest tak, że Lorenzo Insigne wejdzie, będzie miał 99 kondycji, zejdzie, będzie miał 99 kondycji. Oczywiście on się zmęczy. Jak widzieliście, on się normalnie męczy podczas meczu. Ale potem w kolejnym meczu, nieważne ile będzie miał na początku, będzie miał 99. Tak więc zbudowanie całego składu czy to całego składu złożonego z upgrade'owanych zawodników, informów i tak dalej, sprawia, że nie będziecie już nigdy musieli używać kart kondycji. Jest to super sprawa, biorąc pod uwagę oszczędność, no i też to, że... No nie będzie trzeba poświęcać czasu na granie składami fitnessowymi, że nie będzie trzeba poświęcać czasu na no jakikolwiek tutaj roszady względem kondycji. Jest to super sprawa. No i pod tym względem ten glitch moim zdaniem jest fantastyczny. No ale tu pojawia się osłabiona już sprawa chemii, ponieważ chemia na tych zawodnikach również jest zgliczowana. Jednak czy jest to tak straszne, jak wszyscy zaczynają o tym mówić? Nie. Moim zdaniem ten glitch jest naprawdę bardzo ciekawy. Na czym to wszystko polega? Do tej pory myśleliśmy, że chemią, która daje nam bazowe statystyki zawodników, jest chemia 4. Tak więc jeśli mielibyśmy na przykład tego Dembele jako day one card na chemii 4, wydawało nam się, że będzie on miał dokładne odwzorowanie tych wszystkich statystyk, które widzimy na ekranie. Chemia powyżej 4 będzie jedynie boostowała jego statystyki do wyższych poziomów, czyli będzie miał 5, to będzie miał troszkę lepsze strzelanie i tak dalej, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej, i tak dalej. Filmy, które dałem wam na początku i które macie również w komentarzach, udowadniają, że chemia, która daje statystyki bazowe, to jest bardzo istotne, to chemia 6. I to jest bardzo ważna sprawa, bo okazuje się, że od chemii 6 do chemii 10 nie ma najmniejszej różnicy. Tak więc jeśli dam sobie tego Dembele tutaj i otoczę innymi zawodnikami, teraz ma chemii 10 oczywiście, ale gdybym zmienił jakoś ustawienie, nie wiem czy teraz mi się to uda, teraz ma chemii 7, nie ma to żadnej różnicy w przypadku tego Dembele, czy ma chemii 7, czy ma chemii 6, czy ma chemii 10. I tak statystyki, które tutaj widzimy, będą identyczne. Nie podlegają one żadnej penalizacji, nie ma żadnego obniżenia tych statystyk. Poniżej chemii 6, tak, ten zawodnik będzie gorszy, ale 6 do 10 nie ma żadnej różnicy. Jedyna różnica, jaką możemy tutaj osiągnąć, to danie mu karty stylu gry, czyli tam to się nazywa chemistry style w języku angielskim, tak? Tak więc mamy sobie takiego Dembele, to jest cały czas day one card, o czym warto pamiętać. Dajemy sobie oczywiście teraz chemistry styles, więc... przeklikałem tutaj na Zilla, ale okej. Mamy sobie już tego Dembele. No i mamy tutaj dwie karty, akurat je mam w klubie. No i mamy kartę, która zwiększa podania i obronę. Jak widzicie, po lewej stronie od karty zawodnika mamy podania i obronę podwyższone o 3 daszki. Niestety nie ma najmniejszego dowodu, jeśli chodzi o te atrybuty, jak to będzie działało poza dryblingiem. Jeśli chodzi o drybling, kolejny tam film w komentarzu udowadnia, że 3 daszki równa się plus 5 do dryblingu, bo to jesteśmy w stanie sprawdzić. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie powiedzieć, czy te 3 daszki przy obronie oraz przy podaniach równa się plus 5. Gdyby tak było, to w tym momencie Dembele na 10 zgraniach dostaje plus 5 do obrony i plus 5 do podań, czyli miałby 80 podań, no i miałby 74 obrony. Tak by wyglądała ta karta, ale jednak nie możemy tego stwierdzić. Wiemy, że to na 10 zgraniach daje maksymalne doładowanie z karty Powerhouse. Nie mamy dowodu, jak to będzie, ale wiemy, że 10 zgrania plus ta karta znacząco prawdopodobnie zwiększa wartość tego zawodnika w tych dwóch cechach.
To, co jest teraz istotne, jeśli ten Dembele będzie miał mniejszą kondycję, znaczy mniejsze zgranie, dajmy na to 7 zgrania, bo tyle powinien mieć, to oczywiście ta karta będzie miała mniejszy wpływ, jak widzicie. Plus 2 daszki, plus 1 daszek. O tym warto pamiętać, że to podniesie jego statystyki, ale troszkę gorzej. Jak gdyby chemia ma wpływ powyżej 6 jedynie na te karty Chemistry Style. Na zawodnika nie ma wpływu, więc to jest istotna sprawa. Tak więc przechodząc dalej teraz do zawodników non-day one, gdzie zaczyna się na dobrą sprawę cała zabawa. Ci gracze zawsze będą mieli 6 zgrania. Zawsze. Nie pokazuje nam się to w grze, ale te dowody, które były pokazywane w tych filmach, wskazują na to, że nieważne gdzie posadzimy danego zawodnika, jeśli nie jest to karta day one, za każdym razem będzie on miał 6 zgrania. Czyli ten Goretzka z tymi statystykami będzie grał identycznie z tymi statystykami na napadzie, na obronie, w pomocy, no w pomocy to jest raczej oczywiste, ale ten gościu, nie, no to jest niesamowita sprawa, no weźmy go sobie tutaj, tek, co prawda tutaj ma zgranie 3, tak? W grze ten gościu ma zgrania 6. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, jeśli chodzi o... Nie ma nigdzie tego napisanego. Jednak Nepenthes udowadniał chociażby to grając całym składem bocznych specjalnych obrońców, że ci goście są niesamowici. W pierwszej lidze cisną bez problemu składem z samych specjalnych bocznych obrońców. Można powiedzieć, że to jest dobry gracz, ale sam mówił, że jak gdyby czuł, że to ci gracze grają tak, jak powinni grać. Więc chemia w tym momencie traci niemalże na znaczeniu i to jest naprawdę ciekawa sprawa. Tak więc możemy budować teraz składy bez myślenia o tym, gdzie damy danego zawodnika. Czyli na przykład, poczekajcie, dajmy sobie na przykład Totsa Gonalon. Mogę go sobie wrzucić do tego składu za Smolinga. I teraz mam obrońcę, którego statystyki wynoszą 72 tempa, 68 podań, 68 strzałów, 80 podań, 75 driblingu, 87 obrony, 86 fizyczności. Obrońca znakomity, w dodatku wysoki, średnia wysoka pracowitość i on ma tu 6 zgrania i ma te statystyki. Tak więc w tym momencie możemy budować składy tak na dobrą sprawę, nie myśląc o tym, kogo dajemy, a jedynie patrząc na jego statystyki. To jest sprawa naprawdę niesamowita. Jednak rzeczywiście jej postęp, nie wiadomo czy to wie czy nie, jednak rzeczywiście rodzą się tutaj troszeczkę dylematy moralne. I oczywiście ja uważam, że ten glitch jest zły, bo ja jestem za tym, że jeżeli jest chemia w grze, to żeby ona rzeczywiście miała znaczenie i to jest istotne. No ale już abstrahując od tego, rodzi się tutaj problem, że wszyscy nazywają jej oszustami, złodziejami, że wydawanie tych informów, które mają mniejsze upgrade'y, nie ma sensu, jest to zdzieranie pieniędzy. Oczywiście, że jest. I oczywiście, że my o tym wiedzieliśmy wcześniej. I dla mnie wydaje się dziwne robienie akurat burzy w tym aspekcie. Z tego powodu, ja sam robiąc film w zeszłym roku i w tym roku o upgrade'ach, mówiłem, że tak naprawdę część z tych upgrade'ów, które nie mają na celu zmiany pozycji, nie mają sensu, tylko i wyłącznie dlatego, że my podnosząc atrybutami, jak gdyby tymi stylami gry, statystyki zawodnika, uzyskamy kogoś tak samo dobrego za niższą cenę. Myślałem wtedy jedynie, że zmiana pozycji wnosi za sobą jakąś zaletę taką, że będzie więcej zgrania, ale wychodzi na to, że tutaj się myliłem, bo możemy mieć tego Insigne danego na zgraniu troszkę niższym, ale ze stylem gry i ten styl gry będzie podnosił statystyki tego Insigne względem tego Insigne. Ale z drugiej strony ten Insigne dany do meczu się nie męczy i może grać na każdej pozycji z chemią równą 6, czyli będzie miał takie statystyki. Możemy go dać na środkową obronę, byłoby to głupie, bo nie dość, że jest turbo niski, to jeszcze ma beznadziejne statystyki na obronę, ale możemy go dać na atak, nie zmieniając zupełnie jego pozycji i z takimi statystykami dostaniemy gościa na atak, na SPO i tak dalej, i tak dalej. Tak więc pod tym względem jest to naprawdę ciekawa sprawa, ale czemu na dobrą sprawę nie opłacają nam się niższe informy i nawet niedużo niższe upgrade'y zawodników? Przykładem doskonałym tej sytuacji może być Cuadrado. Ten gościu ma moim zdaniem jedną z najlepszych kart w FIFA względem jakości do ceny, no i dostał informa. Jego inform jest dużo droższy, ponieważ w lidze włoskiej mamy dosyć mało fajnych prawych skrzydłowych, w dodatku ten jest pięciogwiazdkowcem, no i ma super statystyki, nie ma co ukrywać. Więc mniej więcej kosztuje on około, zaniżając jego cenę, 130 tysięcy, ten Cuadrado kosztuje około 4,5 tysiąca, wydaje mi się. Różnica w ich statystykach. Plus 1 do tempa na korzyść informa. Plus 3 do strzałów na korzyść informa. No wszystkie będą na korzyść informa, więc tego nie muszę powtarzać. Plus 2, plus 1 jeśli chodzi dalej o dribbling.
plus 2 jeśli chodzi o obronę, co używając go jako zawodnika ofensywnego nie ma zbytniego sensu, znaczy nie ma zbytniego znaczenia, no i plus 4 do fizyczności. Jeśli damy sobie tych Cuadrado, ustawiając ich w składzie na 10 zgraniach, obydwu, zakładając, że jeszcze uważamy... Jej? Halo? No dobra, wywaliło mnie z serwerów, ale już jestem, słuchajcie, na szczęście pamiętam, o czym mówiłem, tak więc słuchajcie, zakładając, że mamy tego Cuadrado Informa i Cuadrado zwykłego na 10 zgraniach, w tym samym składzie, na prawym napastniku, chociażby w składzie Serie A, ten Cuadrado będzie grał tak, jak wygląda, ponieważ ma takie statystyki, mimo że ma 10 zgrania, to i tak ma 6 zgrania w grze, o czym musimy pamiętać. Natomiast ten Cuadrado ma oczywiście takie statystyki, jakie ma, o czym nie zapominamy. Jednak możemy mu dać styl gry, który będzie na niego działał. Pamiętajmy, że na wszystkie inne karty poza Day One Cards te style gry nie działają, ale na te karty działają. Tak więc mogę odpowiednio przy buście do tej karty z chemii jeszcze, do tej karty Chemistry Style, sprawić, że ta karta będzie lepsza od jego Informa. Oczywiście nie we wszystkich aspektach, ale w tych, które się liczą. Dajmy na to, że najbardziej w tej karcie liczą dla nas się strzały i tempo. Chociażby. Więc szukamy karty, która nam daje strzały i tempo. No i jedną z takich kart jest chociażby karta, która nazywa się... Jak ona się nazywa? Nawet nie wiem, jak się nazywa, bo nie mamy tutaj podpisanej tej karty, ale nie jest to istotne w tym momencie. Mamy tą kartę, no i możemy ją sobie dać na tego zawodnika i wtedy... Ta karta będzie lepsza niż jego Inform. I to jest prawda, ponieważ na pewno zwiększy ona tempo o 1 czy o 2. No i na pewno zwiększy ona strzały... do tego poziomu 3, bo skoro tam było 3 daszki plus 5, to tutaj 2 daszki myślę, że będą równały się plus 2, plus 1, coś plus 2, plus 3, coś w tym stylu. Tak więc jesteśmy w stanie za sprawą samego stylu gry i 10 chemii na karcie podstawowej sprawić, że będzie ona lepsza od Informa. I to my wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, więc dziwi mnie troszeczkę taka wielka nagonka na EA, jakobyśmy tego nie wiedzieli, bo tak naprawdę... No to było wiadome, ja chociażby o tym mówiłem jakiś czas temu. No i dużo ludzi chyba zdawało sobie sprawę z tego, że tych Informów się nie opłaca kupować, bo ta różnica nie jest duża. To co nas dziwi, to oczywiście fakt, że ci goście mają 6 zgrania i to, że ci goście się teraz nie męczą, to jest rzeczywiście dziwna sprawa. No ale biorąc pod uwagę inne aspekty, nie jest to taki straszny glitch, jak go malują, chociaż okazuje się, że w przypadku upgrade'ów też kolorowo nie jest nawet dosyć wysokich, ponieważ mamy tutaj Chrisa Smallinga, który ma kartę bazował 79, jest to jego day one card, potem jego upgrade został podniesiony do 82, więc mamy plus 3 overall, nie w kij dmuchał, to już się robi ciekawie, to by był jego trzeci Inform. No ale patrzymy na te statystyki, no i tak, mamy podniesione tempo o 0, mamy podniesione strzały o dużą wartość, bo strzały na karcie upgrade'owanej są wyższe o 7, jeśli się nie mylę, tak więc plus 7 do strzałów, ale z drugiej strony plus 7 do strzałów dające nam 33 strzałów, szału nie robi, myślę, że tu dużej różnicy nie ma, podania lepsze o 1, umówmy się, tu różnica nie będzie widoczna, dribbling lepszy o 3, tutaj możemy się zastanawiać, ale jest to środkowy obrońca, no i najbardziej ważne w tej karcie atrybuty, czyli obrona i fizyczność, biorąc pod uwagę to, że tempo nie jest zwiększone, są gorsze jedynie o 2 w przypadku obrony, no i tu aż o 6 w przypadku fizyczności. Jednak kiedy damy go sobie na 10 zgrania, no i damy mu kartę, to się nazywa bodajże Sentinel, która podnosi nam to o 3 daszki, zakładając, że jest tak samo jak w przypadku dribblingu, ta karta stanie się kartą praktycznie lepszą, ponieważ będzie plus 5 do obrony, więc mamy wtedy 88 obrony, a fizyczność będzie o 1 gorsza niż u upgrade'a. Nie jest to zbyt duży problem, biorąc pod uwagę to, że te dwie karty tak naprawdę nie... Te dwie karty na dobrą sprawę nie różnią się cenowo, ale gdyby to był Inform droższy o 100 tysięcy, znowu jest to troszeczkę niemoralne ze strony EA. Ale teraz jeszcze patrząc na te upgrade'y, możemy mieć tego Smallinga gdzie chcemy w składzie na 6 zgraniach, będzie miało 6 zgrania automatycznie, więc możemy go nawet dać na środek składu Serie A, na środkową pomoc defensywną. Ten gościu będzie miał wtedy statystyki 76 tempa, 85 obrony, 82 fizyczności. Na SPD, który nie musi podawać, strzelać ani nic, tylko ma wyjmować piły, karta genialna. Tak więc wygląda to naprawdę dobrze, no i w dodatku ten gracz nie będzie się męczył. Ale przechodząc jeszcze do wersji TOTS.
wszyscy mówią, że te karty są najbardziej opłacalne. No i są najbardziej opłacalne i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Oczywiście ta karta będzie grała na 6 zgraniach, nieważne na jakiej go damy pozycji, więc możemy go dać równie dobrze na napad, jak i obronę. I tak będzie to karta z takimi statystykami, jakie są. Więc to jest tego kwestia. No a nie jesteśmy w stanie po prostu poprawić jego karty bazowej na tyle, żeby była lepsza od jego karty TOC, bo jest to niemożliwe przy użyciu nieważne jakiego stylu gry i nieważne jaką chemię miałaby ta karta bazowa, więc to jest ten aspekt, w którym TOC-y są lepsze i TOC-y są oczywiście warte swojego kupowania. No ale teraz, na dobrą sprawę, możemy powiedzieć, że chemia niemalże całkowicie przestała się liczyć. I to jest rzeczywiście szokująca sprawa. Nie ma co ukrywać, bo możemy budować teraz składy z TOC-ów, z pozycjami jakimi tylko chcemy, gdziekolwiek tylko chcemy dawać zawodników, tak czy siak. Będą oni grali dobrze, bo będą grali ze swoimi statystykami, a chemia w ogóle się nie będzie liczyła. Więc tak to wszystko wygląda, słuchajcie. Myślę, że byłem w miarę solidny w tym tłumaczeniu. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je poniżej, będę starał się na nie odpowiedzieć. Macie linki w opisie tego filmu oczywiście. No i co? To by było na tyle. Ja w tym momencie myślę, że zacznę eksperymentować z tymi składami, budować je teoretycznie bez zgrania, ale praktycznie ci goście będą mieli zgranie, tak więc to wszystko przed nami, ale na razie to było na tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jeśli tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, która naprawdę jest ważna przy tym materiale. No i co, to był Koza, kanał Koza Sport, na razie, piona!